Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, Wiedźmin 3, Dziki Gon. Druga w nocy, a naszym questem jest Licho przy studni, czyli zlecenie wiedźmińskie, już nie side quest, żaden quest poboczny, tylko wreszcie polowanie na strzygi, upiory, demony, potwory. No chciałem tamtędy schodzić, ale obawiam się, że Geralt może połamać nogi. I raczej moje obawy nie były bezpodstawne. Lepiej tędy, gdzie prowadzi nas wyznaczona trasa, ale może faktycznie teraz. Już na grzbiecie konia. Chodź tu, płotko. No gdzie mi uciekasz, kurczę? Przecież dopiero co zagwizdałem po ciebie. Jak ty traktujesz tego konia, Geralt? Nie, no dobra. Powiedzmy tą dróżką. Jesteście w stanie pojechać automatycznie? O, jest wytrzymałość wierzchowca wreszcie. To jest pełen sprint. Cwał. Dobra, jak kolizja z drzewami? Nijak. Jeź, płotka. Mać siąść z konia, a nie ma skacz? O, to mi właśnie chodziło. A jest skacz, pewnie, że jest. Uuu, tu się coś wydarzyło. Coś niedobrego. Mać coś tu się zawaliło, czy... No płotka, kurde, ja cię proszę. Ach, nie można przeskoczyć konia. Co my tu mamy? W okolicznych lasach ukrywają się bandyci nazywający siebie żołnierzami Temerii. Zostali oni wyjęci spod prawa jako zagrożenia dla bezpieczeństwa poddanych cesarza. Udzielanie im jakiejkolwiek pomocy albo schronienia będzie surowo karane w trybie doraźnym. W imieniu cesarza Nilfgaardu kapitan Peter Sar Gwynleth. Dobra, czyli na pewno będzie mieli z nim spotkanie. No nie chce mi się wierzyć, żeby tak budowali postać, żeby później jej nie wykorzystać. Fistech. Dobra, no to mamy sobie narkotyki. Już może być kiepsko, jak nas patrol złapie. Ej, ale tam się coś dzieje. Czerwonego na minimapie. Wrogowie. Ale czy bandyci, czy może już potwory? No tędy raczej... A może wejdziesz, ten The Gwynblade? O kurde, nie wejdziesz, ale... Dobra, ześlizgując się, nie tracisz zdrowia. Jest fajnie, dobra. No, ale nie każdy, niestety, spadek kończy się ślizgiem, niektóry kończy się upadkiem właśnie. Ale moment, tędy jakoś może coś, delikatny. Wall climbing, kurde, coś, bieganie po ścianach niczym w Matrixie. No, tak wygląda, żebyś był w stanie to zrobić. Oj, prawie, ale dobra, jak trzeba, to trzeba, pójdziemy tędy. Choć nie, w sumie. A może polećmy to, jak nas prowadzi linia na minimapie. Nie, bo takie błądzenie na początku to jeszcze się nie nazywa błądzenie, to jest rozpoznawanie otoczenia. No ale mimo wszystko można rozpoznawać otoczenie w kierunku celu, czyli studni. Dobra, jest noc, pewnie duch będzie urzędował jeszcze, powiedzmy, bardziej zuchwale niż w trakcie dnia. O ile w ogóle w trakcie dnia rezydował w okolicach studni jakikolwiek duch. Bo to równie dobrze może się okazać po prostu jakaś lipa. Nie chodzi mi o drzewo, tylko na przykład może tam być ukryta za studnią osoba, albo ktoś wpadł do studni i krzyczy o pomoc, a nikt mu nie chce pomóc. Nie, stop, co my tu mamy? A, oczywiście. Tylko tym razem z dobrej strony radzę. Czyli z tej wiedźminie. Ja jeszcze sobie krzywdę zrobił. No to wszystko jest do wzięcia, Geralt. Wszystko, co oni tam mają. Ej, przesunęłem skrzynkę. Fizyka istnieje. Siesadło. Runat Wimerytu, czy tam czegoś. Bardzo dobrze. I nawet alkohol. No, taka rasowa kontrabanda, żebym nie musiał teraz walczyć przypadkiem z właścicielami, albo z tymi, którzy mieli ją odebrać. Stąd właśnie. Ale co, powiadacie w tamtą stronę? To okej, okay. No w sumie czemu miałbym się nie przepłynąć ten kawałeczek tutaj? Żeby teraz oddać się spacerom po lesie. I zobaczyć, co w lesie czyha. Nie, już myślałem, że źle zupełnie poszedłem. A okazuje się, że wcale nie aż tak źle. Bo to jest miejsce, które już znamy. Tutaj się bandyci ukrywali całkiem niedawno. A może faktycznie mogę podpalić się po prostu? Pewnie, że mogę. A czy mogę przysiąść? No, medytacja jakaś coś w tym stylu? Nie? No, trudno. No albo nie znam odpowiedniej kombinacji klawiszy, albo zresztą nawet nie potrzebuję miejsca, żeby medytować. No właśnie, a może? Zadania postać... Ej, no kurde! Tak po prostu.
Okej, ale wiecie co, to zróbmy to w pobliżu ogniska mimo wszystko. Dobra, może nie w pobliżu zajęcy. Ale w sumie pieczony zając nie jest zły. Ej, kurde, przeżył to. Oj, często mi się, kurczę, pojawia możliwość rzucenia agni. Nie, praktycznie moment. Zip, już jest. Zip, już jest. Dobra, podpalenie otoczenia nie funkcjonuje tak jak w Far Cry'u. No ale coś tam się podpala. Najwidoczniej jest wilgotno po prostu. Dobra, podpalmy to. Najpierw. Z kulturką, Geralt, z kulturką. Teraz tak, odwróćmy się plecami do ogniska, żeby podrzeć sobie dupę. Po czym medytacja. I teraz tak. Dobra, medytacja medytacją. Okej, ale bardziej chodziło mi o mikstury. Choć samą medytacją też po prostu... A właśnie, po prostu alchemia. No i dzień dobry. Jaskółka. Jak nie mam składników? Pięciu jaskół... O kurde, pięć jaskółczych ziel potrzebuję. Czy tam zieli. A mam cztery, no przecież ja zbierałem tego na potęgę. Kurde, dobra. Ale moment, 3:33 już robi się jasno. Dobra, no to duch teraz będzie w tej swojej łatwiejszej fazie pewnie, jeżeli tak to w ogóle działa. Nie wiem, nie widziałem nigdy. No dobra, może kiedyś widziałem ducha. Ale mogło mi się równie dobrze wydawać, że widziałem, więc no. Nie znam się na duchach, nie jestem specjalistą. Dobra, tutaj delikatna mielizna na tej rzeczce. Znaczy coś... Ej, ktoś kupował miód pszczeli. A ja z tym coś mogę zrobić, jak najbardziej. Aha, mogą mnie zaatakować pszczoły na przykład. Nie, aby tak bardziej... No właśnie, podpalić. No ule się pali, jeżeli chce się je zniszczyć. Dokładnie, plastry miodu. Ktoś tam płaci jak za zboże. A dobra, jeszcze przy okazji... Wszystkie inne okoliczne skrzyneczki. No w grach RPG to was naprawdę nie powinno dziwić. To tak się właśnie dochodzi do bogactwa. Później na samym końcu swojej przygody. Dobra, zobaczcie, musiałem zmaksymalizować swoje Elgato, żeby na pewno mieć pełen wgląd w sytuację, czy nic tu się nie skaszaniło przypadkiem. Okej, oni pilnują przejścia... Nie, prawda? No ciężkie życie okupanta, no. Kurde. Jasne. No i to jeszcze dalej. Za garnizonę masz? Dopiero wchodzimy do wsi. Chyba, że to jest... No dokładnie, to jest dokładnie ta wieś, w której byłem, dobra. Biały sad, tak, okej. Okay. A właśnie, moment, czy jakieś zlecenia, halo, coś nowego? Bo nagroda za coś starego. O, pogadajmy z pijakiem. Zaszpywasz się piosenkę? Nie, bo zbyt długo to potrwa. Z twoją pijacką czkawką o chleju. Kurde, cały czas. Zamiast sprintu to skok. No ale to już typowo z Bloodborne. Nie śpiewaj takich piosenek. Nie, kiedy jesteś w okupowanym miejscu. Poprzecznie, jesteś zbyt męski na takie przyśpiewki. Nie chcę wiedzieć, dlaczego już go nie ma. Ale stop, tu się pali światło w środku. Czy to jest gospodarz? Po prostu czyjeś domostwo. O, Dolan! Czy ja z tobą nie miałem do pogadania przypadkiem? Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Jak się dobrze składasz, to akurat od tej sprawy. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. No, Wiedźmin coś poradzi pewnie na to. Człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Jak bardzo straszny? Bardzo? Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Czyli strzyga pewnie. Schodzi jej z kości,
A wy je jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. I dołącz do ducha, nie opodal studni. Mówię, co oznaczały ręce? Handel? Ja pewnie, że ci pomogę, nawet bez zapłaty. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była. Na południe stąd, na wzgórzu. A później się dziwicie, że ja jestem biedny, jak ja zapłaty nie chcę brać od ludzi. Go proszę. Choć podejrzewam, że i tak z dobroci serca później, jeżeli uda mi się spełnić zadanie, to wtedy i tak coś mi da. Może niekoniecznie tak dużo, jakbym teraz negocjował warunki od razu. No ale kto wie. O kurde, tak ładnie okraść go. Nie, ale chyba faktycznie im to nie przeszkadza. Wiedźmini wchodzą i biorą co chcą. Nie, serio. Postaram mu się zabrać jak najwięcej, tylko mogę. Wszystkie skrzynki mu opróżnię. No i coś na to, kolego? Cokolwiek? Nie. I to jest twoja córka. Gorączkuje. Omdlewa. A nie, kurde, tu jest! Sorry! Już chciałem mówić, że może się lepiej połóż, ale nie, tutaj już leży. Mała dziewczynka. Dobra, no to lecimy trzaskać się z duchem. Aż przełknąłem ślinkę, pewnie tego nie słyszeliście, aż takiego dobrego mikrofonu nie mam, ale... No było to znaczące przełknięcie. Ej, moment. Nie, myślałem, że ja skurczę ziele, ale to wyglądało mniej więcej tak właśnie. Arenaria. Jeszcze przyjdzie mi zostać botanikiem, kurde, jak wystarczająco długo pogram. Nie, ale serio, ja skurczę ziele, ktoś, coś, jakoś coś, nie? Kurde, szkoda. Nie, ale podobają mi się te skoki. Troszeczkę słabo umiejscowione w kontekście tego sprintu pod krzyżykiem, bo na kółku. Ale da się przeżyć. Ej, stop, ale to na pewno było jaskółcze ziele, no bo... No nie, kurde, biały mirt. Jak wygląda jaskółcze ziele do jasnej cholery? Jedną jaskółkę chociaż chciałbym zrobić przed walką. Naprawdę bym się nie obraził. Ja, no to od cholery jest rzeczy, Geralt. Może to... Jest! Dobra, alchemia, dzień dobry, co tam? No mogę jaskółkę, no jak pięknie. Za każdym razem będziecie mi tłumaczyć, co tutaj się robi? Mam nadzieję, że nie. Ej, moment, już ją zrobiłem, niepotrzebna była medytacja? Aby móc skorzystać z przedmiotów w trakcie gry, trzeba je najpierw przygotować do użycia w panelu ekwipunku. No dobra, przejdźmy. Może tak od razu do kieszeni. A, sorry. Nie tak daleko. Ej, trzy jaskółki od razu? To trzy razy będę mógł tego użyć? Może zamiast... Chickena. Dobra, trzy na trzy. Jaskółka. Czyli czyżby trzy łyki tego eliksiru? Bo, co to było? A, pijany chłop. Nie, dobra. A okej, jaskółcze ziele, aby co trzeba będzie zbierać. Bo się przyda. Ale to by... Dobra, jeżeli faktycznie mógłbym używać trzy razy tego eliksiru, to by świadczyło dobrze o składnikach, jakich potrzebuję. Bo pięć jaskółczych ziel, jak się przekłada na trzy łyki, to jest dobrze. A jak się przekłada na jeden łyk, no to już by było słabo. Ale dobra, jest i opuszczona wioska. W opuszczonej wiosce opuszczona studnia. Ej, co to jest? Nie chciałem tu wejść wcale. Oto i osławiona studnia. Dobra, ale przed dalszą częścią monologu mądrze zrobić sobie save'a. Dziwne. Po duchu ani śladu. Może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. No podejrzewam, że po zmroku właśnie. Licho przy studni. No ale licho nie śpi. Właśnie, co my tu mamy? To mi nie wygląda na ślady. Po kimś, tylko no nie wiem, może jakieś diabelskie ziele na przykład. Nie, ale tam coś z tym mogłem zrobić, prawda? Trawa dookoła studni jest wypalona. Czyli może jednak Alp. Bo chyba one tak z ogniem mają dużo do czynienia. Trawa dookoła studni jest wypalona. A dobra, poszukajmy dalej. Wnętrza chatek, bo mogą być skrzynki, no właśnie. No przeczesywanie terenów przede wszystkim w RPG-ach. Przede wszystkim. Ale też wiedźmińskie zmysły. Mogą ładnie pójść w ruch tutaj. I ja, no pełno rzeczy.
Nie wybaczcie, ale naprawdę podnoszę wszystko, póki mnie wyskoczy komunikat, że mój ekwipunek jest pełen. Bo raczej niczego konkretnego akurat nie chcę podnosić teraz, nie mam jakichś specjalnych preferencji. No, chyba żebym jaskółki miał znaleźć, to czemu nie, proszę bardzo. I pewnie w książce znajdziemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania, czyli... O jakiej porze pojawia się duch tutaj w okolicy? Ej, też w sumie ta chatka jest dobrym miejscem chyba na medytację, tak przy okazji. Dobra, czyste srebro i ludzie to zostawiają? Kurde. Partacze nie potrafią szukać, albo im się nie chce, no albo boją się duchów. No i to ostatnie jestem w stanie zrozumieć, jeżeli tutaj faktycznie istnieją duchy w tym świecie. No dobra, a to pozostaje książka. I jak pożółkły pamiętnik. Dziennik może się okazać pomocny. Oczywiście, jeżeli na niego trafię gdzieś w moim ekwipunku. Powiedzmy, że to są przedmioty fabularne, dokładnie. Dobra, 27 dzień marca 1250 roku. Stało się. Volker złożył skargę na dziedzica przed sądem w Wyzimie. Wyliczył wszystkie krzywdy, jakieśmy od niego zaznali, jak pobił Johanna, bo ten w czas czapki przed nim nie zdjął, jak pijany pola stratował i odszkodowania wypłacić nie myślał, jak wpadł na wesele Pietera i prawie pierwszej nocy się domagał. I stało się to, cośmy błagali w modłach Melitele. Sędzia uznał nasze żale i wszelkie należności lenne wobec dziedzica zawiesił. Możemy założyć własną osadę, żyć jak wolni ludzie. Ale już 12 dnia kwietnia tego samego roku, pierwszy dzień na swoim. Hacze to skromna osada, ale dla mnie lepsza ona niżli najwymyślniejsze pałace. Volker okadził dom dymem z leszczyny, żeby złe odegnać. Zakopał pod bramą kunę, żeby złodziej przez próg nie przestąpił. A potem dał mi bransoletę, najpiękniejszą jaką w życiu widziałam. Pewnie na niej ciąży klątwa, jak nic. Matka powiedziała, że to głupota, tyle na świecidełka wydawać. Jak na lemiesze i motyki nie mamy, że trzeba ją kupcowi zwrócić. Po moim trupie. Nigdy jej nie zdejmę, zawsze będzie mi przypominać o Volkerze, o tym. Z tego dnia byliśmy szczęśliwi. Dobra, ostatni wpis. 23 dnia kwietnia. Mówią, że dziedzic się do nas wybiera, że paktować chce, nakłonić, żebyśmy do jego wsi wrócili. Ponoć po tym, jak obumarł go syn, uspokoił się. Nie nerwuje już o byle co. No to zobaczymy. W każdym razie ja się stąd ruszyć nie zamierzam. Dobra, czy to rzuciło nowe światło na tą sytuację? No, delikatny background story. No wiemy, co tutaj się wydarzyło, co miało miejsce, ale... No nic mi to nie mówi o porze, w jakiej duch ma się tutaj ukazywać. No dobra, pozbierajmy troszeczkę roślinek. Dobra, ale tak, kolejna chatka. Do przeczesania. Ta już oczywiście okazała się przeczesana. Pięknie piechol, twoja orientacja w terenie normalnie bryluje. Dobra, kolejna chatka. No nie myślę, że w tej właśnie byłem przed chwilą. Nie, zdecydowanie nie. Ale może kolejne notatki do dziennika? Od cholery rzeczy. Talerz na przykład. Wow, drugi talerz. Dużo. Dużo wszelkiego rodzaju szmelcu, ale w skrzyneczce tutaj na toaletce coś się może czaić. Lepszego. Lalka. Może duch potrzebuje lalki. No, co to za lalkę? Zaraz się przekonamy. Wyeksploruję najpierw do końca, ale dobra, używając zmysłów, bo to mi podświetla miejsca, gdzie coś mogę podnieść. Nie, serio, co to za lalka i co ona robi w moim ekwipunku? Czy to jest przedmiot fabularny? Nie. Lalaczku, gdzie jesteś? Tu cię nie widzę. Tutaj jesteś na samym końcu przecież. Rupieć. Może zostać odsprzedany handlarzem lub rozłożony na składniki rzemieślnicze. Aha, większego opisu brak. To nie Bloodborne ani Skyrim. Pan mi zawibrował. Czemuż to? No właśnie, co się stało z tym psem? Wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Południca, no dobra, spoko. Znajdź ducha, który straszy przy studni. Ale najpierw trzeba przeczytać stosowny wpis, żeby dowiedzieć się o nim troszeczkę więcej. Z kim będziemy się mierzyć?
Dobra, upiory. Być może jest to południca, ale no, licho ze studni jest czymś innym tutaj. Czyli równie dobrze Geralt może być w błędzie. Południca, wbrew temu, co się powszechnie sądzi, chłopi nie przerywają pracy w środku dnia, żeby się schronić przed upałem, tylko przed południcami. Wlad Raymond. Odysław Raymond. Chłopi i ich obyczaje. Wyjątkowo upalne dni na polach pojawiają się czasem zjawy przypominające wysuszone słońcem kobiety, ubrane w długie, białe szaty. To południce, duchy młodych kobiet i dziewcząt, które zmarły gwałtowną śmiercią tuż przed lub tuż po swym ślubie. Oszalałe z bólu i nienawiści krążą wśród łanów zboża, szukając swych dawnych, niewiernych kochanków czy miłosnych rywalek. Ale zabiją każdego, kto nie usunie się na czas z ich drogi. Przed odejściem w zaświaty powstrzymuje je często zwykle jakiś przedmiot o szczególnym emocjonalnym znaczeniu. Czyli to bransoleta pewnie. Dlatego znalazł już w szczerym polu zaręczynowy pierścionek czy porwany welon. Lepiej go nie podnosić, tylko czym prędzej się oddalić. O kurde, niby zabobony. Musi wiązać południcę z tym miejscem, jakiś przedmiot. Coś bez czego nie odejdzie w zaświaty. No bransoleta, to już jesteśmy praktycznie pewni, prawda? Tylko teraz gdzie ona może być? Może, to może tam po drugiej stronie, gdzie jest mój znak do przepychania siłą kinetyczną, mój force push. Ej, działa. A przez chwilę się nie spodziewałem. Nie, to raczej nie było to. Drewno też nie. Fajka? Nie podejrzewam osobiście. Butelka wody? No kurde, raczej na pewno nie. Liczyłem szczerze na bransoletę. Ale tutaj jej nie ma. Dobra, czyli uznajmy, że ta chatka odhaczona. Na naszej liście chatek do sprawdzenia są trzy. I tutaj kolejna. Jak, moment, no nie sprawdziłem tej wielkiej skrzynki, naprawdę? Dobra, tutaj bransolety również nie ma. Nie no, wygląda, że jest czysto. Pozostaje ostatnia chatka. Misia puchatka. Choć niekoniecznie. No, mój wiedźmiński zmysł, no właśnie. Coś wyczuł. Mężczyzna został zakuty nożem. Zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam czyżby pan młody? Krwi, ale nie jego. Pewnie dlatego oszalała z nienawiści, bo ktoś jej zabił pana młodego. Na weselu, albo przed nocą poślubną. I nie skonsumowała związku. Jakie to straszne. Ślady po krwi. Ledwie widoczne. Kogoś tędy ciągnięto. Kogoś, kto jeszcze żył. Doprowadzą mnie na pewno do bransolety. Albo do studni prosto. W sumie kto wie. Ej, stop. Nie. Tutaj. Tak po prostu. Ślady dłoni umazane we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać. Ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Zwłaszcza kiedy jest się wiedźminem. Albo raczej tylko jeżeli jest się wiedźminem. Studni jest kolejny ślad. Czyli przy studni znajdziemy też pewnie i bransoletę. Być pewności mieć nie można. Dobra, jest rączka. Ale też jest coś jeszcze. No nie chcę palić tej liny od razu. Widać, południca nie oddala się od studni. No bo jeszcze południca dostanie wiadrem w łeb, jak jej spadnie na głowę. Oje, tam jest wiadro zawieszone. Nie, ale chyba tak trzeba postąpić. Albo nie do końca. Albo nie do końca, faktycznie. Widać, południca nie oddala się od studni. Prawie do szczętów wypłowiałe, a lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. No, jawny Bruce Wayne z siebie. Sherlock Holmes, o, albo inny dobry detektyw. Rutkowski, kurde. Kobieta od dziennika. I wy stąd braliście wodę? Jak? Kiedy? Przecież tam wiadra nie szło zamontować, jak wiszały zwłoki. No jak? Kobieta, sądząc po zębach około 30, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało. Ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim tę bransoletę od męża. No, widzę, Geralt też łączy na dół, fakty. Bym sobie nóg nie połamał. No, jeszcze zbadajmy ostatni raz ten szkielet.
Szeroka miednica ma... A, nie, po prostu powtórzysz to, co mówiłeś. Dobra, Geralcie, wstawaj. Trzeba pora zeskoczyć na dół. Może ramię odpa... Dobra, aha, każdą kwestię indywidualnie, dobra? To... Obyś nóg sobie nie połamał. Ej, kurde! Ty się możesz tak wspinać? Geralt, no bez przesady. To po co? Ja ostatnim razem przy brzegu rzeki miałem takie problemy, żeby się gdzieś dostać. Kurde, dobra. No, dobra. Dzięki ci, panie, za tą wodę. Okej, przydałaby się teraz pochodnia, nie sądzicie? A, sorry, tutaj butelka wody. Tutaj wiedźmińskie miecze. Byłem pewien, że ją sobie wrzuciłem w dobre miejsce, żeby ją po prostu teraz wyciągnąć. Najwidoczniej nie. Pochodnia. Ej, czemu nie mam mojej pochodni już? W ferworze zakupów ją sprzedałem? Nie, na pewno nie. Bałam do kieszeni. Tylko jak jej teraz użyć? Może tu, może nie. Ewentualnie medytacja. Nie, ale spokojnie, nie jest aż tak ciemno na szczęście. Przynajmniej jeszcze nie. Ej, właśnie, bransolet to może być na dnie przecież. Równie dobrze. Ja tam twoje wiedźmińskie zmysły, Geralt. O, coś tam jest. Jest ozdobna bransoleta i pięknie. Teraz tylko uciekać na powierzchnię, Geralt. Jak tam wejdziemy na górę z powrotem? Masz jakiś pomysł? No ja bym liczył na twoją wspinaczkę, ale równie dobrze. Możesz nie mieć ochoty po prostu, żeby się wspinać. Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem. Dla mojej ukochanej Klary, Folker. Folker? Bransoleta musiała należeć to czemu nie przez F? Którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. No chyba, że południca przeszkodzi mi w paleniu. Ale w sumie nie podejrzewam. Nie, serio, jak tu można się wydostać? Kochani, jakieś pomysły? A może w ogóle przetestujmy tą pochodnię? Jestem ciekaw po prostu, jak świeci w ciemnościach. Czy w ogóle coś rozświetla? Zdejmij, wyrzuć. No dobra, a użyj. To najzwyczajniej w świecie. Znajdź wyjście z jaskini, no jak najbardziej, z chęcią. A może również jest pod wodą. Choć nie, tam na mapie... Nie no, wydawało mi się, że tam było jakieś wyjście, ale nie. Tylko mi się wydawało, faktycznie. Dobra, ale grzybki, skoro już tu jestem, pozbierajmy. No, Geralt, mamy delikatną zagwozdkę. Chyba, że tutaj taki biały osad, to coś może być. Miejsce do wspinaczki? Pewnie, że tak, tylko że w miejsce, gdzie już byliśmy, Geralt. Inny pomysł by się przydał. Może po linie? Jest i lina, ale dosyć wysoko. Cholera. Dobra, mamy problem. Ale... Ahaha, proszę bardzo. Dobra, szybciej, bo płucka widzę kiepskie dosyć. Za dużo fajek, Geralt. I to dosłownie fajek, nie papierosy, tylko fajek. Za dużo nabijasz tytoniu do swojej fajki. Za dużo ty opalisz najwidoczniej. Nie, ale nawet ładnie to wygląda. Coś tutaj mamy do wzięcia. No, składa się, że mamy. I już bym to pominął. Dobra, ale Geralt szybciej, bo powietrza zabraknie zaraz. Zabraknie ci tchu. Oj, wszystko, po prostu wszystko. No ja byś mógł szybciej. No przytrzymuję szybkie pływanie, możecie mi wierzyć. Ale on coś kiepsko płynie. I zaraz się pewnie utopimy niestety. Bo nie wiem, czy koniec powietrza to jest od razu koniec Geralda, czy zacznie mi uciekać na przykład zdrowie. No dobra, dobra, dalej, dalej, dawaj. Szybko, szybko. No końcóweczka. Uff. Dobra. Dwa głębokie wdechy. Z wydechami oczywiście. Dobra, jakieś ziele. Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. A może nie będzie trzeba? A może to zrobimy od razu? No i tak żadnego eliksiru zrobić nie mogę. Ale właśnie, moment. Eliksirów, ale czy... oleje? Czego mi brakuje? Białego mitru. Kurde.
Szukajcie teraz wiatru w polu. Gdzie są krzaczki z białymi kwiatami? Dobra, mięso z was mnie nie interesuje. W sumie, ale ładne stado. Jak nie mogę, tak po prostu? Teraz dziabnąć w nich? Jakąś łanie spalić? Kurde, szkoda. Ale gdzieś tu będzie ta roślina, na pewno. Ona jest... Sam raz na podróż. Jak kurde, aha, jeszcze jesteśmy cały czas w tej fazie. No dobra, wiem gdzie jestem, cholera. No, poszukuję pewnej rośliny. Nie możecie mi blokować dróg teraz. Pełna swoboda już powinna być, no ale w sumie nawet pierwszego zadania jeszcze nie zrobiłem z głównej linii fabularnej. Kurde, no biały mitr. Gdzie to jest? Gdzie ja to znajdę? Oj, proszę bardzo, dzień dobry. Nie, to nie jest to, no kurde. No gdzieś w pobliżu domostw to zawsze rosło. Nie, faktycznie, żeby tutaj lepiej czuć się w kwestiach alchemicznych, ja będę musiał autentycznie stać się botanikiem w tej grze. Ja no, gdzie jest ta odpowiednia roślina? A z drugiej strony, czy może save nie wystarczy jako przygotowania? I sprawdźmy, może mi się poszczęści bez tego nawet. No dobra, dokonajmy jakiegoś spalenia. Może dam sobie radę. No moim srebrnym mieczem. Niepotrzebny olej, żeby policzyć się z upiorem. Ignij. No patrzcie, nawet pochodni nie używa. A jest cwaniak z tymi umiejętnościami. No południca, faktycznie miałeś rację. Oderwano ci żuchwę, powiadasz. Zadziałało. No jak cholera, Gerard, jak cholera. Dobra, srebrny miecz wyciągnięty. Oj, kiepsko. Oj, kiepsko również z podpaleniem. Dobra, inne znaki. Magiczna pułapka, może się tutaj przydać zaraz. Ale ma szarże, jednak no faktycznie, trzeba się usuwać z drogi, kiedy szarżuje przez pole. Dobra, no jesteśmy w pułapce, po czasku. Tak jest, dobra. Unik lub dwa. Ale te większe, Geralt, te większe. A, widzę cooldown, po każdym znaku jest inny. Ej, dobra. Powiada, że jesteś w wielu miejscach. Naraz. Dobra, może jak pułapkę stworzę raz jeszcze. Którą dasz się złapać. Być niekoniecznie. Kurde, zniknęła. I pułapka i ona. Ej, dobra, ona w sumie już jest. Chodź tu licho ze studni. Ej, no i co? Pułapka nie działa? Ale dobra, ale mocne cięcia jednak lepiej działały teraz na nią. Ale nie wtedy, kiedy ona jest taka jakby półprzezroczysta. Bardziej cielista forma. A to może wtedy, kiedy... Właśnie, kiedy jest w mojej pułapce, no i pewnie. I to działa. To zapraszam do środka. Paskudna, Geralt, paskudna. To południca, nie południk. Południki to na mapie. No mała. Chyba czas wreszcie na wieczny spoczynek, prawda? Albo nie? Muszę ją odprawić ręcznie. No właśnie, na wiedźmińskie zmysły może. Nie, ale jednak chyba Irden lepiej. No, ostatni cios teraz. O kurde, no nie! Nie. Jaskółka. No i proszę bardzo, reperuje to i owo. Ale nie tak szybko jak estusy czy inne rzeczy do uzyskiwania zdrowia, jakie znam. Dobra, ostatni cios. Cios kończący. Odeszła. Na zawsze. Spoczywaj w pokoju, południco. Mieści z Folkenem dobrze będzie w zaświatach. No i w sumie to jest dobry moment, żeby zakończyć, kochani. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej! Ale, moment,
trofeum z południcy. Dobra, ktoś za to zapłaci. Ale to ja bym co kochani naprawdę w kolejnym odcinku.